No myślę, że mecz ciekawy, obfitujący w różne zwroty akcji, w różne sytuacje podbramkowe i myślę, że ta przewaga na boisku też zmieniała się. Raz ją miała Wisła, pod koniec trochę my przycisnęliśmy i ta końcówka dramatyczna, no szczęśliwa dla nas, jak gdyby spięła ten mecz. Ja na pewno ze swojej strony nie jestem zadowolony z braku takiej stabilności w naszej grze, czyli za dużo jest takich przestojów albo gra ładna nie kończy się dośrodkowaniami czy uderzeniami na bramkę. Na pewno nad tym elementem będziemy musieli popracować. Przyjeżdżaliśmy tutaj wiedząc, że Wisła ma poukładaną grę, drużynę i dobrze się prezentowała w ostatnich meczach, jeśli chodzi przynajmniej o rozgrywanie akcji, o tą grę defensywną, o skoki pressingowe, które tak samo dzisiaj stosowali. Dzisiaj walka, determinacja to był punkt taki wyjścia, żeby cokolwiek marzyć o ugraniu tutaj. I to jak gdyby przeciwstawiliśmy Wiśle. Trudno mi w tej chwili tak na gorąco oceniać. Ja naprawdę jestem zadowolony z wielu momentów mojej drużyny, no ale w momencie, kiedy tę grę ułożyliśmy, to dostaliśmy bramkę. Też wymuszone zmiany też trochę pokrzyżowały mi jak gdyby plany, ale generalnie na pewno szanujemy ten punkt i myślę, że tutaj remis nie krzywdzi chyba żadnej z drużyn. Bardzo dziękujemy i czekamy na Państwa pytania. Bardzo prosimy. Skończyliście serię czterech wyjazdów, 7 punktów w tych meczach. Jak to się ma do Pana oczekiwać przed Mam szczerze, że wynikami na razie aż tak bardzo sobie nie zaprzątam głowy. Chyba jedynie w kwestii presji na trenerze, że wiadomo, trenerzy muszą punktować, jeśli chcą zachować pracę, bo tak się ostatnio przyjęło. Ale ja bardziej skupiłem się na tym wykonywaniu tych zadań, na grze, na stylu grania, a wynik jak gdyby schodził na dalszy plan i bardziej tutaj jestem skupiony na tym, żeby trzymać drużynę, żeby drużyna była razem, żeby grała, żeby się można było oprzeć w przyszłości, to znaczy na kolejną część sezonu. Także tutaj te kwestie wynikowe, oczywiście, że gdzieś z tyłu głowy każdy je ma, ale naprawdę skupiony raczej byłem na pracy, nie na bojaźni jakiejś takiej wynikowej, czy myślę, bo to łatwo przechodzi na drużynę, także skupialiśmy się na zadaniach, na prezentowaniu odpowiedniego zaangażowania, stylu grania. Wiadomo, że nie wszystko jeszcze wychodzi, ale myślę, że nie ma co zawodników obarczać tutaj bardzo tylko samym wynikiem, ale też rozliczać trzeba zawodników z zadań, jakie mają do wykonania i my tutaj bardziej skupiamy się na tych zadaniach i na wypełnianiu ich. Bardzo proszę. Na początku muszę gratulować prowadzenia Kima Bryana, to jest tutaj na początku. Dlaczego ten najlepszy zawodnik w tym sezonie, Jagiellonii, najlepszy strzelec, na to od początku? Z prostej przyczyny, że trenował tylko jeden dzień, jest po kontuzji, po urazie, jeszcze nie jest do końca zaleczona i dzisiaj wyszliśmy w takim ustawieniu, żeby i też taktycznie tutaj wystąpił Dawid Plizga, który miał szarpnąć i na kontrę bardziej zagrać. Także dwie rzeczy, raz, że kontuzja, a dwa, że plan był taki, żeby jak tego miejsca się trochę zrobi, chcieliśmy wciągnąć Wisłę, wpuszczając ich w tą swoją grę i tutaj szybkiego Dawida chcieliśmy wykorzystać, czy Gajosa do wyprowadzenia szybkich kontr i taka jest prozaiczna przyczyna. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję serdecznie. Ja może jeszcze słowo, bo ostatnio tutaj pojawiły się informacje, dostałem teraz pytanie z Kanal Plus w sprawie rzekomo mojej wypowiedzi, jakobym tutaj Wisłę coś jakiś, nie wyraził się za dobrze o Wiśle, także powiem szczerze, zdania jakieś, że z Wisły została Wisła, tylko coś takiego na pewno nigdy moim zamiarem nie było zdeprecjonowanie Wisły jako klubu, bo doceniam jej osiągnięcia i całą tutaj organizację i również osiągnięcia trenerskie trenera Smudy. Także jeśli zostało coś wyrwane z kontekstu, na pewno moim zamiarem nie było podgrzać sztucznie atmosfery, tym bardziej, że to było 3 czy jeszcze dłużej tygodnie temu i gdzieś tam wyrwane z kontekstu zupełnie
zupełnie słowa bez sensu. Także nie jestem trenerem, który szuka taniej sensacji i gdzieś tam bazuje na obrażeniu kogoś, czy skupiony jestem na pracy w swoim klubie i myślę, że każdy powinien siebie tutaj jak gdyby pilnować i swojego podwórka. Jeśli ktoś się poczuł nieopatrznie obrażony, to mogę przeprosić tylko, ale moim zamiarem na pewno nie było to, co zostało wyciągnięte. Dziękuję. No cóż, bardzo żałuję, że nie zdobyliśmy komplet punktów. Byliśmy już bardzo blisko. Niestety błędy popełnione przez zawodników takich jak Chavez, reprezentant Hondurasu, no nie może w ciągu 5 minut 3 razy faulować przed własną bramką. On miał nam pomóc, a okazało się, że nam zaszkodził. To są zawodnicy, reprezentanci, od nich trzeba wymagać. Ja od niego również to wymagam. No ale to już jest historia w tej chwili. Zdobyliśmy jeden punkt. Naturalnie, że człowiek będzie przez cały tydzień do następnego meczu z Lechem tego żałował, ale wiemy, że dopiero sezon jest rozpoczęty, więc wiele się jeszcze może zmienić. What did you exactly feel before you scored the goal? Before or after? Before. Before, really, I was making warm up with George, with the player from Georgia. He come now new, and we see one free kick, and I say that if we have one free kick, I will take and shoot. And after the match, he come to me directly and say, "Yeah, you wanted free kick. You have it." It was last minute, you know. I make also in training shooting, and all the players say me take it, no problem, take and shoot. So I try and make the maximum, and was goal. And another point. Yeah. Very, very important. Shoot. It's normal one. Difficult opponent like Wisla. We are playing 4 matches. We take 7 points, so I think it's a great start from us. And I think it was a very good job of Mateusz Piątkowski. I cannot say about one player. I think all the team play great in this match, so I think. But at this moment, in the foul. Yeah. Also Hugo turned the ball, and it was great. You know, it's normal. Last minutes, everybody going attack. You know, to try. Po tym meczu to jest bardziej punkt zdobyty czy 2 stracone? No z przebiegu gry na pewno punkt zdobyty, bo przegrywaliśmy do 90 minuty, także trzeba szanować ten punkt. No, choć powiem tak, mieliśmy kilka fajnych akcji, tylko zawsze czegoś brakowało, albo dobrego ostatniego podania, albo obrońcy Wisły dobrze się zachowywali. Mieliśmy swoje sytuacje, może nie takie stuprocentowe, ale stwarzaliśmy okazję. Także, ale tak jak mówię, trzeba się cieszyć z punktu, bo z perspektywy strzelenia bramki w 93 minucie to na pewno jest cenny punkt. Powtarza się scenariusz, który obserwowaliśmy we Wrocławiu. Był Michał Pazdan w środku obrony, nie było bramek straconych. Michał Pazdan zniknął ze środka obrony i posypały się bramki. Znaczy to jest trochę bramka, trochę taka no, przebitka, tak? Odbiła się przez przypadek od chyba Jakuba Tosika, tak, piłka i akurat Patryk Małecki dostał idealną sytuację, żeby dołożyć. Choć powiem, że właśnie już wydawało się, że łapiemy taki rytm, przez może 10-15 minut już tak byliśmy na połowie Wisły, już wydawało się, że to może my strzelimy bramkę, dlatego no szkoda, że ta bramka wpadła, no ale z perspektywy całego spotkania jesteśmy zadowoleni. Tomek, zremisowałeś dzisiaj z Wisłą Kraków. Po raz pierwszy wystąpiłeś od pierwszej minuty i to był dobry występ. Znaczy no trochę nerwowo zaczęliśmy, bo ta świadomość gdzieś po porażce w Gdańsku gdzieś była. No ale cieszymy się właśnie z tego, że duch drużyny żyje, bo ta bramka. Nam pozostaje się tylko z tego cieszyć, że mamy takiego zawodnika, że można na niego liczyć i mam nadzieję, że też powtórzy to przed własną publicznością. Sponsorem Jaga TV jest Barter SA, największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu.